21 grudnia 2022 roku w Katowicach doszło do makabrycznej zbrodni. Policjanci Wydziału Kryminalnego w Katowicach odkryli poćwiartowane ciało 62-latka. Tej makabrycznej zbrodni dokonał jego 37-letni syn. Sprawą zajmuje się prokuratura. Po przesłuchaniu 37-letni mężczyzna przyznał się do winy. Prokuratura nie ujawnia motywu zbrodni. Wiadomo jedynie, że ciało było wrzucone do kilku plastikowych worków. Drzwi ofiary są zaklejone taśmą policyjną. Moim zadaniem jest wprowadzić was do mieszkania ofiary. Słuchajcie, weszliśmy właśnie do kamienicy, w której doszło do morderstwa. W jednych z tych mieszkań został zamordowany 62-latek. I nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko że zbrodni dokonał się jego własny syn. Nie była to normalna śmierć, tylko naprawdę brutalna, z tego względu, że mężczyzna został poćwiartowany w piwnicy. Spróbujemy tam dojść, jeżeli się uda oczywiście. To pokażę wam po prostu kamienicę, w której doszło do zbrodni. Nadal są tutaj prywatne rzeczy, które oddają charakter temu miejscu. A my postaramy się dotrzeć do mieszkania, w którym wydarzyła się ta tragedia. O, jest. Zobaczcie. Tutaj mieszkała ofiara. Dzięki informacjom, które zdobyłem w internecie, dowiedziałem się, że właśnie na tym małym stole kuchennym ciało zostało poćwiartowane. Zobaczcie, nadal wiszą ubrania. Stole, który tam jest, ukrojono ciało ofiary. Na tym? Tak. To właśnie w tym miejscu ciało zostało poćwiartowane. Właśnie w tej kuchni pozbawiono życia tego mężczyzny. Grudzień 2022. Nie chcę pokazywać zdjęcia rodziny. Wejdziemy teraz do sypialni. Prawdopodobnie ofiary. Tutaj też 2022. Też nietypowa lampa. I ubrania. Mieszkanie dość małe, ale myślę, że jak na jednego mężczyznę było całkiem okej.
Pusta piwnica. Wchodząc do piwnicy, wiedziałem, że nie będzie już śladu zwłok. Ale wiem, że gdzieś, w którejś z tej piwnicy, leżały poćwiartowane zwłoki w workach plastikowych. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu. Nie było podane szczegółów, ani nie było też zdjęć z miejsca zbrodni. Ale było to właśnie gdzieś tutaj. Zapewne byłaby tutaj taśma policyjna. Ale było to bardzo dawno temu, więc już dawno mogła zniknąć. Dobra, postaram się wam jeszcze pokazać całą kamienicę. Thank you.